wciąż nam będzie siebie brak. W ringu od porządku szacuneczek. Tak, oczywiście szacuneczek musiał być. No, chciałem przeciwnika troszeczkę ukarać, bo tam brzydko mówił, no i zaczęliśmy to w ringu. Dziękuję mu za walkę. Była zabawa, trochę tańca było, pośmiania się, no bo tak musiało być po prostu, żeby dać nauczkę. No Michał, generalnie wyglądało to bardzo dobrze z twojej strony. Powiedz mi, czy ty czułeś w jakichś momentach, że Chris w jakiś sposób ci zagrażał? Czy były jakieś elementy, które faktycznie na początku gdzieś sprawiły to, że musiałeś chwilę poczekać, porozkminiać go i dopiero wtedy ustawiać? Ja ci powiem, że jak pierwszy, drugi cios jego jakiś przeszedł, ja już wiedziałem, że jak nie trafi czysto na punkt, to krzywdy nie będzie dłużej, po prostu, nie? No i chodziłem w tej gardzie, no i robiłem swoje, nie? Słuchaj, 75 kg, czyli to był pomysł, bo to waga mocno nie twoja, ale i tak wyglądasz dobrze. No i ja po tym skręceniu kolana, nie? Dlatego tam w kwietniu w Mikołowie nie walczyłem, naprawiłem. Jestem trochę starszy, ciężko mi się wagę zbija, nie? A tak to na luziku, nie? Kilogram był, to sauna i waga zrobiona, nie? Słuchaj, generalnie twój przeciwnik stąd, mocna grupa wsparcia, mocny doping jak wychodził, ale w walce to już wszyscy byli tak naprawdę za tobą. No tutaj widać, że Wiedeń to twoje miasto. No jak się walczy u siebie, tak naprawdę będąc za granicą? No zajebiście. Tyle. Jest zajebiście. Czuję się jak w domu, nie? No właśnie, pierwszy historyczny mistrz Datri Boxing Stadium w kickboxingu. Historia stworzyła się na naszych oczach. Kolejny etap w karierze zaliczony. Byłeś mistrzem Polski, mistrzem Europy, mistrzem świata w OKF-u. Teraz mistrz boxing, Datri Boxing Stadium. Pytanie, no co dalej, tak? No to ojciec, promotor mówi, że w Mikołowie bardzo chętnie chciałby ci dać zarobić, ale pytanie, czy Michał Zając jeszcze chce, jeszcze coś ma do zrobienia? Powiem ci tak, tu, że wyszła walka o pas, to się dowiedziałem 3 tygodnie przed walką, bo miała być 3 rundy, no ale pojawiła się propozycja, a trzeba było spróbować wykorzystać, nie? Taką szansę. Więcej, mam 28 walk z tą, jeszcze 2 i dziękuję. Czyli w Mikołowie na wiosnę myślimy, że zawalczysz. Tak, chciałbym. No to pytanie w takim razie, czy jest jakiś rywal na horyzoncie, tak? No bo jakieś niewyrównane rachunki z Hiszpanem chyba cały czas jeszcze zostają. Nie wiem, czy Hiszpan jeszcze trenuje, czy nie, nie bo wiem, nic o nim nie słychać. Nie, nie, nie wiem nic, nie? Tam było 70 kilo, nie wiem. Trzeba się dowiedzieć, nie? Ale generalnie chciałbyś takiej walki właśnie rewanżowej, jeszcze gdzieś tam pod koniec tej swojej kariery próbować wyrównać te rachunki? Nie wiem, czy dałbym radę. Od czego to zależy twoim zdaniem? O, był lepszy. Dużo lepszy, mocniejszy, młodszy. Ja już mam 36-37 lat, nie? Już coraz ciężej. No to słuchaj, no nie wypada w takim razie nie zadać pytania. Mikołów, miasto, dwóch kickbokserów, podobna waga, dwóch Michałów. Pytanie, no w Nowym Sączu mamy Rafała Dudka i Łukasza Paweckiego. Nie spotkali się w kickboxingu, na razie nie spotkali się w boksie. Pytanie, czy Mikołów doczeka się w końcu swoich kickbokserskich debrów? Ale o kogo ci w Mikołowie chodzi? No, Michał Królik chyba pochodzi z Mikołów. Królik, a nie z Chorzowa? Chorzowie to wiem, że ty chyba teraz... Nie, no to jest wyższa liga i tyle. No dobra, no to jeżeli... Może moi nie do informowania, myślałem, że on jest z Mikołowa, natomiast tak, no mówisz, że... Treningi chyba w Mikołowie, nie? Ale nie, no jest dużo wyższym poziomie i ja już jestem przy końcu, a no nie wiem, myślę, że nie byłoby to sensu. Słuchaj, za 3 tygodnie tutaj ciekawy turniej, boks w małych rękawicach, w klatce. Ty gdzieś tam nie chciałbyś spróbować się w tym boksie klasycznym, gdzieś tam wzorem tych bokserów właśnie wspomnianych, Łukasza Paweckiego, Rafała Dudka, czy może w stronę Arka Wrzoska i MMA? Jak to wygląda? No bo nie oszukujmy się, to jest jakieś nowe wyzwanie, nowa świeżość, no i na koniec kariery jeszcze można spróbować samemu dla siebie. Co do MMA, to na pewno nie, bo wolę się tulić z dziewczynami. Wiadomo, nie podoba mi się to w boksie. Jak najbardziej, ale w normalnych rękawicach, nie? Dziesiątkach, to mógłbym spróbować, nie? Jakby był odpowiedni rywal, nie? A kto byłby takim odpowiednim rywalem? Nie wiem, znajdź się, będziemy walczyć. Dobra, będę dzielnie szukał w takim razie. Męczony Michał Zając, już puszczam cię, bo tu duża kolejka. W domach, nie? No bo wiadomo, nie? Są lepsi, nie? Nie jestem najlepszy, nie? Walczę w klasie B, dla nich w innych ligach nawet C to jest, nie? No to wiadomo, ja już jestem przy końcu kariery, nie? Nie ma tu kozaczenia z mojej strony, wiem gdzie, na jakim poziomie jestem i tyle, nie? No i skromny, jak zawsze, znający swoje miejsce w szeregu, ale pracowity, walczący, no i niech będzie tak naprawdę wzorem dla innych, tak? Że można późno zacząć i można do czegoś dojść, jeżeli się pracuje. Michał Zając, dzisiaj pierwszym historycznym mistrzem Datri Boxing Stadium. Dziękujemy bardzo.
a pas, który wygrałem, oddam na licytację dla chorych dzieciaków w Mikołowie na Gali. Zachęcamy. Do licytowania, do pomocy. Wszystko dla chorych dzieci. No i oczywiście dokładamy swoją cegiełkę. My również, jak już będzie zrzutka, będzie wszystko wiadomo, to na nas też można liczyć. Dziękujemy bardzo Państwu. Wiedeń żegna nas dzisiaj z kickboxingiem i Muay Thai. No i do zobaczenia przy kolejnych relacjach. Cześć. Hej.